Przede mną trzech zawodników. Jeden z Radomia, dwóch z Żar, właściwie to jest Bolesławca. Witam serdecznie. Do czego zmierzam? Jeszcze w niedzielę byliście na jakiej imprezie? Nie baliście się ryzyka, że możecie skręcić kostkę na asfalcie? Była taka możliwość, ale jakoś było się bez kontuzji. Zagraliście w finale Radom, jakaś nazwa Joker, tak? Joker. Od czego to się wzięło Joker? Od mojego taty. Który był szefem tej imprezy. A wasza drużyna jak się nazywała? Prom i Żary. Jeden. I kto wygrał? Joker. Był wyrównany finał albo? Taki sobie. Robił to ktoś z wami wywiad? Nie. To ja mam okazję. Jak wam się w ogóle podobało ten finał Ligi Basketbalu? Tak jak mówił, wypasiony? Ogólnie było fajnie, tylko jedzenie było marne. Jedzenie, a nagrody? Nagrody? Fajnie. Nagrody to było... Każdy uczestnik co dostał? Słuchawki, zegarek i ręcznik. Za nagrody? A oprócz tego każdy dostał strój, plecak zimy i piłkę. A tyle nagród? A ty jesteś skromny, nic nie mówisz, to ja powiem. Przed państwem MVP Orlik Basketbani w kategorii gimnazjum. Co dostałeś za MVP? Dostałem tak, koszulkę Marcina Gortata, treningową z jego autografem, no i jeszcze jeden strój Zina. O. A kto wybierał MVP? Tata? Nie wiem, ale bodajże tak. Mieliście trochę problemów, bo zaczął padać deszcz, musieliście się przenieść do hali? Tak, i potem się wrócili. Tak. Było gładko? No, tak. Powiedzmy. I wróciliście o który do domu? Ja byłem na 21. Ty? Wy? Ja 23, oni nie w pół do pierwszej. A o który się wjechali tutaj do tego? 12, więc nie zdobyło się wysłać. No. I teraz trudno powiedzieć, czy to mogło być zmniejszenie, że tu... Ty znowu niestety jutro grasz o 7 miejsce, nie? No jeszcze jutro gra z Małopolską. Ale już trener powiedział, że będziecie grali o 7 miejsce. A wy znowu gracie, jesteście w pierwszej czwórce, czyli nie jest powiedziane, że ktoś jest że słaby, że był Orlik Basketbani. My kolegów pocieszaliśmy z Radomia. Tak? A jak to się stało, bo tam słyszałem, żeście mieli problemy wygrać z Lubelskim. No, to był wypadek w przypadku. A było jeszcze, All-Star nie było, nie? Nie. Było kto był All-Star? Pierwsza piątka. Kto był? Ty byłeś? Co dostałeś? Nie pamiętam. A jakąś koszulkę. Czyli w sumie byście polecali tą imprezę kolegom. A wiecie, że bardzo mało drużyn brało udział w tym. Jak teraz zamierzacie spędzać czas po olimpiadzie? Już odpocząć od koszykówki. Nie. No panowie, to jeszcze na zgrupowanie. A, bo jesteście wywołani na zgrupowanie do Giżycka, tak? To kiedy wy odpoczniecie? Po Giżycku, może jakieś 2-3 dni. A Joker co będzie robił? Joker? Ja to będę trenował sam. Dziękuję za rozmowę. Uczestnicy Orlik Basketbani, a teraz wielkiej imprezy OM-ów. Kępiński, Lis i Leszczyński. Pozdrawiam.